W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Kochani siostry i bracia, 1 czerwca to taki dzień szczególny, bo pewnie kojarzy nam się wszystkim z jednym wydarzeniem, z Dniem Dziecka. No i tak właśnie jak dzieci stajemy przed naszym Panem, dzieci Boże oczywiście, aby wołać i prosić, o czym nas dzisiaj Jezus zapewnia w Ewangelii, mówiąc: proście o co chcecie, proście, wołajcie, proście. Więc stajemy jako te dzieci Boże, aby wołać, prosić, aby się radować razem z obecnością ze sobą nawzajem. Kochani, dzisiaj również chcielibyśmy przekazać dar ojcom dalej, więc będziemy też zbierać tacy z przeznaczeniem dla tych dzieł, które ojcowie prowadzą. Zachęcamy do podzielenia się tym, co mamy. Natomiast w liturgii Kościoła wspominamy Justyna Męczennika. To taki święty, który zaświadczył o tym, że kocha Chrystusa i jest chrześcijaninem. Nie przeląkł się cierpienia, śmierci, ale mężnie wyznawał wiarę, bo wierzył, że to życie tutaj na ziemi to nie jest koniec, ale jest coś więcej. Jest życie wieczne, do którego jest zaproszony. Więc kiedy dzisiaj stajemy jako dzieci i Jezus mówi nam: proście o co chcecie, to prośmy o taką mocną wiarę, abyśmy się nigdy nie zaparli Chrystusa, abyśmy zawsze Go wyznawali i byli z tego dumni. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, dawa wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię, że ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Niech będzie uwielbiony nasz Pan Jezus Chrystus. Mais forte. Jeszcze mocniej. A Eli toda gloria, todo louvor, dla todo Niego poder. Wszelka chwała, wszelka moc. Nós queremos nos milagres de Deus. My chcemy cudów Bożych. Vocês são um milagre de Deus. A wy jesteście cudami Bożymi. Dá uma salva de palmas forte para que está do teu lado. Diga: você é um milagre de Deus. Brawa dla tego, który stoi obok ciebie. Powiedz mu: jesteś cudem Bożym. Forte. Mocno. Mais forte. Jeszcze mocniej. Você é um milagre de Deus. Jesteś cudem Bożym.
swojego serca. To Bóg cię nie zostawia. Jesteś w Bożej obecności. Bo jesteś pośród ludzi, w których ciałach jest Bóg. Zobacz, jaki On jest dobry. Zobacz, jaki On jest dobry. Jego ciało, Jego krew są w tobie. I dzieją się w tobie cały czas. Cały czas dzieją się teraz Boże rzeczy, które są niewidzialne dla naszych oczu. Ale kiedy przyjmujesz Boga do swojego serca, do swojego ciała, dzieją się w tobie Boże rzeczy. Krew Jezusa cię oczyszcza. Krew Jezusa daje ci dostęp do tronu Bożego. Krew Jezusa czyni cię dzieckiem Boga. Krew Jezusa daje ci wolność. Krew Jezusa daje ci zdrowie.